Ale okazuje się, że osoba, która za chwilę wystąpi, po pierwsze przez półtora roku przyjeżdżała na spotkania do Warszawy i była członkiem klubu warszawskiego, potem wróciła do Łodzi, no i oficjalnie mam taką notkę, że od 2007 roku ten klub łódzki powstawał i bardzo dużo interesujących błędów przy tym popełniono. Ale niespodziewanie zdarzył się przełom, który pozwolił na rejestrację w bardzo krótkim czasie i zupełnie zmienił podejście do zakładania klubów. Ja sama jestem bardzo ciekawa, co to był za przełom i jaka rzecz, czy jakie wydarzenia, może jako osoba, przyczyniła się, że te 4 lata zakończyły proces powstawania klubu. I teraz osoba, która wystąpi, już ją widzieliśmy i słyszeliśmy i odwołała się w swojej notce biograficznej do jednej z bajek, Jean de la Fontaine, i to jest Żółw i Zając. Trochę zoologicznie mamy na Toastmasters. I wcześniej to była takim właśnie zającem. Skakała tu, skakała tam, dużo rzeczy ją interesowało, podniecało, ciekawiło. Po czym okazało się, że to żółw odnosi sukces, bo jest wytrwały i podąża obraną drogą. I ta osoba sama siebie określiła jako młodego, jeszcze raczkującego żółwia. Tomasz Sobiesiak, zapraszam! Niezły żółw, nie? Witam wszystkich. Od razu mam prośbę, zanim przejdę dalej, chodźcie na środeczek. Jest nas mniej osób, będzie nam dużo łatwiej się komunikować. Zapraszam od razu do środka. Zapraszam, zapraszam. O, genialnie. Dobrze. Wszyscy już siedzą. Genialnie. Ile jest 2012 minus 2007? 5. Świetnie. To 3 cukierki. Dawaj. 5. Dostaniesz, też komuś. Okej, okay. To dlaczego, jak 4 lata zarejestrować klub w takim razie? Otóż sprawa jest prosta. Pierwsza inicjatywa powstała w 2007 roku. Temat prezentacji, jak 4 lata zarejestrować klub, ponieważ ja uczestniczę od 4 lat, dokładnie od września 2008. I dlatego dzisiejsza prezentacja to będą moje doświadczenia i moje obserwacje, jak powstawał ten klub do 1 czerwca 2012 roku, kiedy został oficjalnie zarejestrowany. Teraz tak. Biorąc pod uwagę historię klubu, było co najmniej 5 spotkań demo, było co najmniej 5-6 różnych inicjatyw, mniej więcej tyle, ile było wakacji, tyle było przerw i tyle było tych nowych inicjatyw. Tak to mniej więcej się kształtowało. Do roku 2011 nie było roku, w którym klub by działał przez cały czas. Zawsze była przerwa, 2-3 miesiące, najczęściej wakacje, nie zawsze. I coś się zmieniło. Tak jak powiedziała Beata, przełom nastąpił. Zanim przejdziemy do przełomu, opowiemy sobie trochę o podstawach. Powiemy sobie trochę o zarządzie. Powiemy sobie troszeczkę o samych spotkaniach, potem sobie powiemy o pozyskiwaniu członków, a potem powiem wam parę rzeczy o słuchaniu dobrych rad. Zacznijmy od zarządu. Jak myślicie, jak uformować zarząd? Skutecznie. Proszę bardzo. Cztery warsztaty poprzedzające demo meeting i na nim wyłapałem osoby najbardziej aktywne, które podchodziły, pytały i zaproponowałem, słuchajcie, czy chcecie, aby ten klub powstał, wyłapałem tu liderów i ci liderzy pomagają ten klub w Opolu otworzyć. Okej, okay. Brawo, brawo. Okej, okay.
są jeszcze jakieś pomysły? No, ręce do góry, śmiało! Okej. Złapanki. Co rozumiesz przez importować? Z innego klubu. Z innego klubu, ale jak uformować zarząd? Importować. Czyli importować, czyli 7 osób zarządu importujesz z innego klubu. Okej. Okay. To teraz powiem... Znaleźć prezesa, który za nas to zrobi. Delegować, tak. Są bardzo dobre hasła. Powiem wam tak, najprawdopodobniej ze wszystkiego, co powiedzieliście, już w Łodzi próbowaliśmy. Zacznę od tego, co się nie sprawdziło. Nie sprawdziła się łapanka. Przyszło parę osób, które już było na spotkaniu, którymś normalnie odbywającym się, na takie spotkanie organizacyjne sobie zrobiliśmy. Spotkanie w czwartek, zrobiliśmy sobie w poniedziałek o 20:00. Przyszło parę osób, zaczęliśmy sobie luźno rozmawiać przy piwku i nagle powstał pomysł. Dobra, trzeba uformować zarząd. Dobra, ty będziesz wice do spraw membership, ty będziesz wice do spraw PR-u, bo znasz Facebooka, ty będziesz wice do spraw edukacji, bo sprawnie się poruszasz w internecie, będziesz mógł sobie tam wszystko notować. Powiedzmy, to powstało wręcz samoistnie. Niektórzy się zgłaszali, dobra, ja znam Facebooka, ja mogę być VP do spraw membership. I cóż, że tak powiem, to się nie sprawdziło. Dlaczego to się nie sprawdziło? Jakieś pomysły? Mało dużo piwa. Słomiany zapał. Dokładnie. Brak wiedzy i słomiany zapał. Bo postanowiliśmy sobie, wyznaczyliśmy wszystkie role, przychodziło następne spotkanie, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Kompletnie nic. I teraz przede wszystkim brak edukacji i słomiany zapał. I są na to, dokładnie do każdego z tych błędnych podejść, są dwa rozwiązania. Pierwsza rzecz, wspomniałeś też o warsztatach. Zaczęliśmy robić spotkania ze szkolenia zarządu. Na spotkaniu chodziła jedna osoba, to akurat w tym wypadku byłem ja, i najpierw powiedziała, na jednej mowie edukacyjnej w ciągu 5 do 7 minut, co to jest zarząd. Na drugim kolejnym spotkaniu było na przykład, czym się zajmuje wice do spraw edukacji, wice do spraw membership, wice do spraw członkostwa. Staram się mówić jednolicie po polsku. I teraz, co nastąpiło? Przede wszystkim ludzie dowiedzieli się, że w ogóle istnieje takie coś jak zarząd klubu. Wierzcie mi, to nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. I teraz w momencie, kiedy kiedy osoby były wyedukowane, mogły już świadomie zgłosić się do tej funkcji. To już nie był taki słomiany zapał, bo już wiedziały, co je czeka, jaka odpowiedzialność. Więc tutaj pierwszą radą przy formowaniu zarządu przede wszystkim edukacja. Na pewno, ja tak zacząłem jeździć do Top Caris Toastmasters właśnie, żeby przenieść ten transfer wiedzy. Brakowało wiedzy, co to jest Toastmasters, tak jak niektórzy z was znają już historię, jak w Bydgoszczy pierwsze mowy to były o opowieść o lodołamaczach, na przykład, dawno, dawno temu. Taka sytuacja była, bo nie było tej wiedzy, co to jest icebreaker. Dobrze, teraz zajmijmy się, co to jest zarządzanie. Kto z was był po zarządzaniu? Kto z was studiował zarządzanie? O, genialnie, czyli nie będzie problemu z podstawami. Jakie są 4 podstawowe funkcje zarządzania? Okej, poczekaj, zapiszemy je sobie. Planowanie, dobrze. Tak jest, moment. Organizowanie. Po organizowaniu to co było?
Krzysiek? Kontrolowanie, dokładnie. I czwarta rzecz, padła już ta odpowiedź. Proszę jej przypomnienie. Motywowanie, dokładnie. Ok, żeby tu być konkretnym, te cztery punkty są na podstawie podstaw zarządzania Griffina. To są podstawowe rzeczy. Planowanie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie. Która z tych funkcji jest najważniejsza waszym zdaniem? Proszę, podnieście rękę, ja będę czytywał i podnieście, jeśli uważacie tą funkcję za najbardziej, najistotniejszą. Planowanie. Ok, 2, 4, 6, 8, około 8 osób. Organizowanie. Ok, też około 8. Kontrolowanie. 2, 3, 4, 5. Motywowanie. Zdecydowanie większość. Zgadza się. Motywowanie. Motywowanie jest najważniejszą funkcją. Dlaczego? Planowanie, organizowanie i kontrolowanie. To jest dokładnie opisane we wszystkich podręcznikach. Dostajemy narzędzia, dokładnie narzędzia. Motywowanie jest najwięcej po naszej stronie i jest doświadczane właśnie bezpośrednio ze spotkaniami z ludźmi. A my na spotkaniach Toastmaster spotykamy się z ludźmi. Dlatego motywowanie w Toastmaster jest najważniejsze. Tutaj nikt nie dostaje pieniędzy za to. To jest nasza własna wola, nasze chęci, nasza inicjatywa. Tutaj nikt nas do tego nie zmusza. Dlatego motywowanie tu jest najważniejsze. Nawet bym powiedział, że w przypadku klubów Toastmasters z motywowania dopiero wypływają następne rzeczy. Bo jak są ludzie, są odpowiednio zmotywowani, to zaczynają planować, organizować i nawzajem się kontrolować. Czyli tak powinien działać zarząd. Dobrze zmotywowany zarząd. To jest najważniejsze. I teraz zauważyliście, pewnie parę z was dostało cukierki. I teraz poprzez danie wam cukierków podziękowałem wam za wasze odpowiedzi. I w klubach Toastmasters moim zdaniem najważniejszą techniką motywowania jest dziękowanie. Cukierki miały wam pokazać, że jest to właśnie dziękowanie. Jak się poczułeś, kiedy dostałeś cukierka? Też kilka śmieci. Ok. To była forma podziękowania za twoją wypowiedź. I teraz tak. My klaszcząc po każdej wypowiedzi tutaj na sali, dziękujemy mówcy za to, że w ogóle powiedział. To on tu jest dla nas, a nie my dla niego. Dlatego za każdym razem klaszcząc dziękujemy. Dlatego jeśli na przykład Marek poprosiłem cię o przeniesienie flipboarda. Czy ci podziękowałem? Tak. Tak jest. A powiedz mi, ile osób dzisiaj, które cię o coś poprosiły, ci nie podziękowało? Okej. Okay. Czyli znaczy, że wszyscy na pewno. Większość dziękowała. Dobrze. Chodzi mi o to, żeby sobie zakodować w umyśle, za każdym razem, jeśli kogoś prosimy o coś, podziękować mu, jeśli to zrobił. Podziękować mu nawet, jeśli się starał, a nie zrobił. To go motywuje do dalszego działania. Więc motywowanie jest tu najważniejsze w klubach Toastmasters. I teraz tak. Spotkania zarządu. Jesteście już Toastmasterami. Zakładam, że co najmniej 95% tutaj obecnych. I teraz jest pytanie. Kto z was był na spotkaniu zarządu? Tak, zarządu klubu. Kto był z was na spotkaniu zarządu klubu? Ok, to teraz mam pytanie. Ile trwało spotkanie zarządu? Dwie godziny.
Co miesiąc pół godziny. Okej, teraz tak. Jaki czas jest właściwy na przeprowadzenie spotkania zarządu? A właśnie, to wszystko zależy. Bo powiem wam, byłem na spotkaniach zarządu, które trwały 20 minut. I byłem też na spotkaniach zarządu, które trwały prawie 4 godziny. I teraz pytanie jest, jaki jest właściwy czas na spotkanie zarządu? I nie ma właściwej odpowiedzi. Jest moim zdaniem jedna najważniejsza rzecz, która musi być zrobiona. Muszą być podejmowane na spotkaniu zarządu decyzje. Bo ja uważam, że jeśli spotkanie trwa 2 godziny, to bardzo dużo spraw omawiamy. Zbieramy pomysły, robimy burzę mózgów. Tylko ja wtedy nie nazwam tego spotkaniem zarządu, tylko spotkaniem organizacyjnym. Ponieważ zbieramy idee i tak dalej, spotkanie zarządu, przypomnę wam, OILOS jest napisane, jak cyklicznie się spotykamy, jest zadeklarowana cykliczność spotkań zarządu. Najczęściej jest to jeden miesiąc wpisane. I tutaj, w tym momencie, jeśli spotkanie zarządu opiera się na tym, żeby podjąć szybko decyzje, wypunktowane 5-6 punktów, to wtedy jesteśmy w stanie przeprowadzić rzeczywiście w 30 minut. Jak trwa 2 godziny, to ja uznaję, że było słabo przygotowane spotkanie zarządu. I teraz tak, co zrobić przed spotkaniem zarządu? To, co się najlepiej sprawdziło, niestety dopiero ostatnio, to napisałem do wszystkich członków zarządu, proszę o przesłanie mi wszystkich sugestii, co powinno być poruszone na spotkaniu zarządu. Zebrałem te sugestie, wypisałem sobie wszystkie na karteczce i krok po kroku, idąc schematem, mniej więcej wyglądało tak. Proszę o przedstawienie tego problemu. Zwykle trwa od 1 do 2 minut. Potem dyskusja. Potem, jeśli jest potrzeba, podjęcie decyzji. I tutaj na przykład, żeby wam pokazać, powiedzmy, harmonogram spotkań. Harmonogram spotkań. My spotykaliśmy się w Łodzi co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie. Przy rejestracji klubu jest, wybiera się czy w pierwszy i trzeci tydzień, w drugi czy czwarty. A my mieliśmy co 2 tygodnie. I zaczął się pojawiać problem. Chcieliśmy stworzyć sobie harmonogram spotkań nawet na cały rok. Więc pierwsze, był zgłoszony problem. Nie ma harmonogramu najbliższego spotkań. Potem dyskusja i zebranie pomysłów, bardzo króciutka, i padło od jeden w pierwszy, trzeci lub drugi, czwarty. To zrodziło potrzebę pewnej decyzji. Czy spotykamy się pierwszy i trzeci, czy spotykamy się drugi i czwarty. I tutaj przeprowadziliśmy szybkie głosowanie. I w ten sposób, w mniej niż 5 minut, byliśmy w stanie podjąć bardzo ważną decyzję i zostało praktycznie szybko przedyskutowane, szybko podjęta decyzja i tak się zadziało. I tak powinny się dać wszystkie sprawy. Jeśli czegoś nie da się w 5 minut podjąć decyzji, wtedy warto to poruszyć przy innym spotkaniu, na przykład spotkaniu organizacyjnym, które no, tematy mogą być różne. Wtedy jak najbardziej 2 godziny. To moim zdaniem spotkanie zarządu najlepiej się sprawdza w momencie, jeśli służy tylko i wyłącznie do podejmowania decyzji, szybkich decyzji do klubu. To jest taka moja sugestia. Teraz tak, jaki nastąpił przełom, o którym była mowa wcześniej? Otóż ten przełom nazywa się Milena Paluchowska. Rok temu na spotkaniu Tilleya w Katowicach miała prezentację Club Crisis. I powiem wam tak, przyjechałem tam wtedy jako jedyny z Łodzi. Akurat na chwilę wygasło moje w Top Caris moje członkostwo, więc teoretycznie pojechałem tam właśnie. Czy pojechałem tam jako Toastmasters, czy pojechałem tam jako gość? I teraz... Zaprasza się na spotkania Tilleya również osoby, które właśnie zaczynają tworzyć klub. Więc tworzyłem klub, tak? Tak jest, więc byłem jako gość. Czułem się trochę jak taka odosobniona owieczka. Znałem praktycznie już wszystkich po poprzednich spotkaniach. No i co tak naprawdę się zmieniło? Jaki był przełom? To było przemówienie Mileny Paluchowskiej i jedna rzecz tam uderzyła. Jedna rzecz, której sobie zdałem sprawę, która się bardzo tyczy zarządu i tak naprawdę wszystkich innych osób, które też działają bardzo aktywnie, to jest ty
jeśli jesteś w zarządzie, to jesteś dla tych ludzi. Wydaje się to oczywiste. Tylko wcześniej jakoś sobie z tego nie zdawałem sprawy. Bo nieraz było tak, okej, okay, ty będziesz prezesem. Nie, ja nie chcę być prezesem, ja będę VP edukacji, ja wszystko wiem, ale teraz nie mam czasu. Grzegorz Praciak na przykład był tutaj bardzo długo w klubie, to jemu się należy prezesura. Nie, to tak nie działa. W momencie, kiedy ja sobie podjąłem decyzję, tak, chcę być tu dla tych ludzi. Chcę im umożliwić korzystanie z programu Toastmasters. Kiedy zadałem sobie to pytanie i odpowiedziałem tak, naprawdę chcę, wtedy tak naprawdę po 3 tygodnie zebrałem 15 składek. Kiedy zdałem sobie sprawę, że ja chcę to zrobić dla tych ludzi. I teraz każdy członek zarządu powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie dlatego, że na przykład umie obsługiwać Facebooka, dlatego chce być VP do spraw PR. Nie. Ty przyjmujesz odpowiedzialność. I to jest moim zdaniem najważniejsze. Ty akceptujesz to, że będziesz odpowiedzialny za tych ludzi. I jeśli chcecie być w zarządzie, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Powiemy sobie teraz szybko o spotkaniu demonstracyjnym. Spotkanie demonstracyjne. Co jest celem spotkania demonstracyjnego? Założenie klubu. Przyciągnięcie członków. Jeszcze jakieś propozycje? Reklamowanie, pokazanie. Tak, co jeszcze? Motywacja do działania. Okej, okay. Ja nawet... Tak jest. Czyli jeśli... Okej, okay, dobrze. Padły odpowiedzi na przykład. Założenie klubu, pozyskanie nowych członków, przedstawienie klubu Toastmasters nowym osobom. Tak, kto jeszcze coś mówił? To powtórzę. Tak jest. I moim zdaniem cel spotkania powinien być jeden, jasno sprecyzowany i powinien tyczyć się pozyskiwania członków klubu. To są moje spostrzeżenia, bo celem założenia klubu, zauważ, że ostatnio jest bardzo popularne, żeby kluby, które już są zarejestrowane, też robią spotkanie demo. To jest przykład na przykład w Lublinie. Jeśli nie mylę, było też spotkanie demo, żeby pozyskać nowych członków. I tak, najczęściej spotkanie demo w takim wypadku jest organizowane po tym, jak mija 6 miesięcy, następuje odnowienie składek i na przykład połowa osób całkowicie zrezygnowała. I w tym momencie, żeby klub teoretycznie istniał, musi być minimum 20 członków. To jest minimum do spełnienia w programie DCP. Zgadza się? Zgadza się. Okej, okay, czyli... Czyli klub, który ma na przykład 12 aktywnych członków, czyli też może stać 10 punktów DCP. Tak? Okej. Okay. 10 nie dostanie, bo musiałby 8 No tak, no to załóżmy miał. Okej. Okay. Okej. Okay. Zgadza się. Zgadza się, tyle że jest... Wiecie co? Ja się z wami nie zgadzam. Jak wchodzę na raporty, tam jest required minimum, jest napisane na przykład 18 z 20 albo 25 z 20. W raportach tych nowych. Także nie wiem, czy to obliguje formalnie, czy nie. Cieszę się bardzo. 20 członków, jak najbardziej, to jest absolutne minimum. Do, powiedzmy, tego, żeby klub się rozwijał. Okej. Okay. 20 to jest klub, który uważamy za zbiór. O.
Okej, okay, czyli rozumiem, że klub ma poniżej 20 członków, Divisional Area Governor, tak? Tak jest. Dobrze, czyli zaczyna działać. Czyli kondycja jest słaba, jeśli jest poniżej 20 osób. Myślę, że można to założyć, generalizując. Okej. Okay. Teraz tak. Zgadnijcie, co mam ze sobą? Tak jest. Poproszę cię tutaj na środek. Tak. Ależ oczywiście, jak się tutaj ktoś domyślił, chodzi o Toastmaster Promise. Po polsku czy po angielsku? Po polsku. Jako członek organizacji Toastmasters International i mojego klubu przyrzekam regularnie chodzić na spotkania, przygotowywać wszystkie moje przemówienia i projekty przywódcy najlepiej jak potrafię, kierując się wytycznymi projektów z podręczników kompetentnego mówcy, zaawansowanego mówcy lub kompetentnego lidera. Przygotowywać się i wypełniać przydzielone funkcje na spotkaniach klubu. Dawać członkom Toastmasters pomocne i konstruktywne oceny. Pomagać w utrzymaniu pozytywnej, przyjacielskiej atmosfery w klubie, niezbędnej do nauki i rozwoju każdego z członków klubu. Służyć mojemu klubowi jako członek zarządu, kiedy zostanę o to poproszony. Traktować kolegów i koleżanki z naszego klubu, a także gości z szacunkiem i uprzejmością. Zapraszać gości na spotkania klubowe, tak aby mogli oni poznać korzyści wynikające z członkostwa w organizacji Toastmasters International. Stosować się do zasad i wytycznych wszystkich programów edukacyjnych Toastmasters International. Utrzymywać wysokie standardy szczerości i etycznego postępowania podczas wszystkich działań jako Toastmaster. Brawa! Okej, okay. Teraz bardzo ważne pytanie. Kto usłyszał to pierwszy raz? Kto usłyszał to pierwszy raz? Nie mówię czy to. Kto usłyszał pierwszy raz? Okej, okay. Widzę, jest parę osób. A dokładnie w tym Toastmasters Promise to jest naprawdę klucz do pozyskiwania nowych członków. Kto z was podpisał deklarację członkostwa i nie przeczytał tego? No proszę, też są te osoby. I teraz moja wskazówka. Nas w klubie to może nie zawsze spilnowane, ale staramy się, żeby osoba, która przychodzi pierwszy raz na spotkanie, przeczytała to Toastmasters Promise. Dziękuję. I uważam to za niezwykle ważne, bo co jest teraz ważne? Bariera przejścia. Jak odróżnić gości, albo osoby, które przychodzą częściej, od członków klubu. I tutaj mówimy o klubie, który jeszcze nie został tak naprawdę zarejestrowany. Trzeba stworzyć barierę przejścia. Tak, że osoba, która jest tu, wie, że może być tu i chce tu być. Bardzo ważna jest bariera przejścia. Kiedy klub jest dopiero co tworzony, bardzo często stosuje się zasadę, że wszyscy, którzy są na spotkaniu, są traktowani jako członkowie klubu. I w tym momencie pierwsza rzecz, najważniejsza, zaczynać należy bardzo szybko wprowadzać barierę przejścia. Czyli żeby przystąpić do mowy, musisz już mieć złożoną deklarację i wpłaconą składkę. Czy uważacie, że to jest bariera przejścia? To jest bariera przejścia. Powiem wam, bardzo długo, tak naprawdę, jeśli jak klub był niezarejestrowany w Łodzi, bardzo długo działało to tak, że każdy mógł zrobić mowę. Każdy mógł zrobić. To był olbrzymi problem. Bo zrobił jedną, dwie mowy, potem sobie odchodził i nie było wyraźnej bariery przejścia. On tu już jest Toastmasterem. On się do czegoś zobowiązuje. I on, kiedy podjął to zobowiązanie, dostaje określone rzeczy. Dostaje możliwość skorzystania tak naprawdę ze wszystkiego, co daje Toastmasters. I to jest ta bariera przejścia. Także jeśli tworzy się jakaś ekipa, która formuje nowy klub, należy bardzo jasno określić tą barierę przejścia. My traktujemy 3 ponad lata
prawie 4 lata, dając możliwość każdemu tak naprawdę wystąpienia jeszcze zanim pojawiła się ta bariera, w momencie przed rejestracją, już jakiś czas, należało podnieść dodatkowe środki, żeby jeszcze bardziej tą barierę przejścia zrobić. Każdy, kto wpłacił składkę, nie dość, że Toastmasters Promise, to jeszcze miał przypinany znaczek Toastmasters. Zrobiony wprawdzie przez nas, zatwierdzony. Także dodatkowy element, dodatkowa atrakcyjność. I myślę, że zmierzając do końca, najważniejsza rzecz. Okej, teraz mam jeszcze jedną rzecz. Jak jest formowany nowy klub, jest bardzo dużo osób, które dają ci dobre rady. Bo zwykle przyjeżdża parę doświadczonych osób i dają ci dobre rady. I te rady są naprawdę dobre, tylko tych rad jest za dużo. Jerzy, przyjeżdżałeś wielokrotnie do Łodzi, twoje rady zawsze były pomocne. I to samo mogę powiedzieć jeszcze o co najmniej 5 doświadczonych Toastmasterów. I teraz, jeśli ja miałbym wszystkie rady wykorzystać, cały klub miałby wykorzystać wszystkie rady, nie dałoby rady. Nie da się zrobić wszystkiego. Dlatego warto jest wypisać sobie wszystkie właściwe rzeczy, dobre rzeczy, zasłyszane rzeczy, które już dowiedzieliście się, że się sprawdzają i wybrać maksymalnie 3. Wprowadzić je, sprawdzić, czy dokładnie u was działają. Jeśli tak, to zostaną samoistnie, jeśli nie, odskoczą. I wtedy można przejść do kolejnych dobrych rad. Dlatego ja wam mówię, jak słyszycie dobre rady, nie wdrażajcie ich od razu. Najpierw spróbujcie, wybierzcie te najlepsze, spróbujcie, albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Nie sprawdzi się, no to ciach, następne. To jest a propos wszystkich przyjezdnych, doświadczonych Toastmasterów do nowo tworzącego się klubu. To też uwaga dla tych doświadczonych Toastmasterów, nie dawajcie za dużo rad. To jest taka moja propozycja. Okej. Miałem jeszcze powiedzieć o kwestiach formalnych, więc powiem bardzo szybciutko. Potrzebne jest wypełnienie 5 formularzy, żeby zarejestrować klub. Tak? 5? 6. Tak, 6. Dokładnie. A jak zarejestrować prospective klub? 1. Application to organize Toastmaster Club. To jest jedna najważniejsza. I jeśli tylko macie już wpłacone składki, to jest. Ja wam proponuję tak, jeśli jest co najmniej 10 wpłaconych składek, od razu wysyłajcie Prospective Club. Na czym to polega? Wypełniacie, potrzebne są 2 osoby do wypełnienia. Osoba, która odbierze podręczniki, która pełni rolę prezesa i do tego osoba, która pełni rolę skarbnika, bo tam wpisuje swoje dane karty kredytowe. Wysyłacie to na newclubs@toastmasters.org i dopisać w mailu, proszę zarejestrowania jako prospektyw, dostaniecie za około tydzień 20 podręczników i pobrane zostanie $125. Także zalecam nie czekać, macie przynajmniej 10 nowych członków ze spłaconymi składkami, od razu uderzajcie w prospektyw, bo wtedy wysyłacie następnego maila z pozostałymi 5 formularzami i klub jest zarejestrowany. 2-3 dni następne później. Wszystko wysyłacie w postaci elektronicznej. Te 6 formularzy polecam wypełnić, zeskanować, załączyć mailu. Deklaracje wszystkie członkowskie wypełnione w PDF, Charter Member Application, wysyłacie w mailu. Generalnie klub łódzki zarejestrował się 3 dni, jak już było 22 osoby. No to słyszycie. Tylko 2 wystarczy skanować. Znaczy w sensie wypełnionego PDF-a, klub jest zarejestrowany. Okej. To jest na razie. Teraz proszę was o pytanie. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Możecie zadać mi dowolne pytanie o rejestracji klubu. Jak sobie radzić, jeśli brakuje członków? Okej. Bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak. Jeśli klub jest niezarejestrowany, to praktycznie zawsze się zdarzy sytuacja, że będzie kogoś brakowało. I tutaj moja jedyna rada jest taka, osoby najaktywniejsze przygotować na taką ewentualność.
Czasem trzeba będzie pełnić jedną, dwie funkcje na spotkaniu. Czasem trzeba będzie przygotować niespodziewanie mowę. Czasem okaże się, że z czteru zaproponowanych mówców przyjdzie tylko jeden. Wtedy można zrobić na przykład debatę. Należy dużo, dużo, dużo improwizować i trzeba być gotowym na wszystko, co się wydarzy. Przede wszystkim, dlatego osoby, które są najaktywniejsze, należy tak naprawdę powiedzieć im, żebyście były gotowi na wszystko. Jedna osoba, która może pełnić dwie funkcje, lżejsze funkcje i też starać się nie robić tego oczywiście z łapanki, ale w przypadku niezarejestrowanego klubu jest duże prawdopodobieństwo, że kogoś nie będzie. Strona internetowa. W tej chwili, jak przychodzi na spotkanie, to na połowę gości zawsze mówi, skąd się dowiedziałeś, z internetu. Strona internetowa, przede wszystkim kontakty do wszystkich osób na niej zawartych. Facebook. W tej chwili to jest masa osób, które przychodzi i mówi z internetu, to myśli Facebook dodatkowo. Tutaj jest tworzenie spotkania następnego. Utworzysz wydarzenie, tam dajesz odpowiednio wcześnie i tam dajesz informacje. Do tego jeszcze teraz już mniej jest popularne na Godelinie założenie spotkania. I tak naprawdę, jeśli tylko możesz gdziekolwiek wysłać jakąkolwiek informację w internet, to od razu ją wysyłaj. Nie zastanawiaj się. Nawet najlepiej w tej chwili nam się sprawdza Facebook i strona. Nawet bym powiedział najpierw Facebook, potem strona internetowa. Ja mam jeszcze takie pytanie, może niekoniecznie do ciebie, Tomku, ale do kogoś, kto przynosi mi bardzo doświadczony, powie. Jeżeli u nas w mieście teraz padła idea zakładania klubu angielskojęzycznego, to jaką opcję jest lepiej przyjąć, żeby ten drugi klub zakładać? Czy w ramach klubu polskojęzycznego jakieś periodyki organizować po angielsku, czy robić oddzielny prospektyw po angielsku? Okej, okay. Już ja odpowiem się na to pytanie, bo dokładnie to robimy w Łodzi. Kiedy klub się zarejestrował 1 czerwca, padł pomysł, żeby w lipcu, że jest parę osób zainteresowanych, zróbmy spotkanie po angielsku. I my spotkanie co 2 tygodnie mieliśmy i w ten tydzień, który nie mieliśmy spotkania, zrobiliśmy spotkanie, żeby zobaczyć jakieś zainteresowanie. Zainteresowanie było bardzo duże, więc robiliśmy tak ze 2-3 spotkania. Potem należało podjąć pewną bardzo ważną decyzję. Czy robić to w ramach właśnie klubu naszego, Lord Toastmasters, czy tworzyć nowy klub? Odpowiedź jest prosta. Znaleźć lidera. Znaleźć lidera, który będzie chciał tą inicjatywę przekształcić w nowy klub. W tym wypadku naszej Łodzi jest Dawid Sokołowski, który się tego wyzwania podjął. Także brawo dla niego od razu. I w tym momencie została podjęta decyzja. Będzie tworzony nowy klub anglojęzyczny. Tylko znalazła się osoba, lider, który zadeklarował się, że to zrobi. Czyli wziął na siebie tą odpowiedzialność i zrobił to z chęcią. I jeśli masz taką osobę, to ta osoba już sobie dobierze zespół, będzie mogła się z tobą komunikować, jak najbardziej to zrobić. Jedna uwaga tutaj, bardzo często się w takich sytuacjach zdarza, że będą podwójne członkostwa. Czyli tak naprawdę, żeby zarejestrować klub, potrzebujesz 20 nowych członków, z czego 17 nowych. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo dużo może być osób podwójnych z tego klubu, który już działa. I trzeba dopełnić do 17 nowych, czyli może okazać, że klub zainteresowany jest dopiero może, kiedy jest 25 nowych członków, bo na przykład 8 jest podwójnych. Można oczywiście wykorzystać metodę Wrocławia, czyli najpierw działacie jako jeden klub, po czym się dzielicie. I w ten sposób nie ma problemu podwójnego członkostwa, dlatego że członkowie po prostu przechodzą z jednego klubu do drugiego. Podobnie, jeżeli chcecie tworzyć nowy klub, to możecie najpierw wszystkich przyjąć do tego pierwszego klubu, a potem dopiero część osób przejdzie do tego drugiego. Zatem, jeżeli oczywiście ten drugi będzie posiadał wystarczającą liczbę członków. Także jak najszybciej po prostu przyjmujcie członków, a potem wybierzcie odpowiednią strategię. Moim zdaniem tworzenie nowego klubu jest lepszą strategią niż dzielenie. Dlatego, że dzielenie jest procedurą bolesną i z jednego mocnego klubu, który osiągnął wreszcie 40 lub więcej członków, tworzy się 2 słabe kluby, które mają po 20 członków. Więc
Lepiej jednak wybrać strategię nowego klubu. Tak jest moja rada. Dziękuję bardzo. Czerwona chorągiewka już w górze. Także wszystkie pytania jak najbardziej już po zakończeniu całego TLI. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę. Było bardzo miło. Jeszcze raz podziękowania. Tomek Sobiesiak.